No i spytacie, dlaczego trzeba czyścić tę jednostkę wewnętrzną? No po to trzeba ją czyścić, żebyście mieli po pierwsze cieplej w domu, a po drugie, żebyście mieli taniej, ponieważ... Cześć pompomaniacy, dzisiaj zapraszam Was na odcinek z czyszczenia klimatyzacji, a dokładnie z jednostki wewnętrznej, ponieważ pogoda na zewnątrz jest nieładna, a więc te czyszczenie jednostki zewnętrznej pokażę Wam przy najbliższej możliwej okazji. Dzisiaj zapraszam do czyszczenia jednostki wewnętrznej. Spytacie, dlaczego trzeba czyścić tę jednostkę wewnętrzną? No po to trzeba ją czyścić, żebyście mieli po pierwsze cieplej w domu, a po drugie, żebyście mieli taniej, ponieważ te filtry, które tam są w środku, one cały czas działają. W tym momencie klimatyzacja jest w czasie czuwania, czyli ona nie ogrzewa domu, ale cały czas przez siebie przerzuca powietrze na po prostu... Te powietrze przelatując przez nią, przelatuje również przez czujniki i to powoduje, że ona wie, czy już ma ogrzewać dom, czy już nie trzeba ogrzewać. Więc cały czas ta klimatyzacja pracuje i cały czas te filtry, które tam się w niej znajdują, się zapychają kurzem, który macie w domu. To jest normalne zjawisko. W ogóle zapraszam do obejrzenia mojego poprzedniego filmu, który już ma 11 tysięcy wyświetleń na kanale, a jest o kosztach używania właśnie pompy ciepła klimatyzacji do ogrzewania domu jako jedyne źródło ciepła. Więc zapraszam, jeżeli jeszcze nie widziałeś tego filmu, zapraszam do obejrzenia, zasubskrybowania kanału, oczywiście do tego dzwoneczek, jest bardzo ważne, żebyś na bieżąco wiedział, co się u mnie dzieje. A ja już Wam pokazuję, jak wyczyścić te filtry domowym sposobem. Nie trzeba po to dzwonić w tej sprawie po serwisanta. Możecie to zrobić sami. Ja polecam robić to raz na 2 tygodnie, żeby wydajność Waszej klimatyzacji była na tym samym poziomie i żebyście nie ponosili dodatkowych kosztów związanych z energią elektryczną, bo zapchane filtry to gorszy przepływ powietrza, a przez to z automatu chłodniej w domu, a więc najważniejsza czynność, którą musicie sami wykonywać przy własnej klimatyzacji we własnym domu. Zapraszam do czyszczenia. Oczywiście, jeżeli chcesz te czyszczenie wykonać profesjonalnie, to w opisie pod filmem zostawiłem link do profesjonalnego środku grzybobójczego, który zadba o to, żeby w Twojej klimatyzacji nie było żadnych roztoczy. No to teraz tak opisowo, na szybko. Klimatyzacja ma po bokach 2 zatrzaski na obudowie. Troszeczkę siły i bez problemu się to udaje otworzyć. Tutaj macie właśnie te zatrzaski, Wam pokazuję. No i same filtry. W tym przypadku to jest naprawdę duża jednostka. Ona u mnie nie wygląda na dużą, ale ja mam kawał ściany i ona się tutaj gubi. Ale sama jednostka ma 1,20 m szerokości i podwójny filtr. I zaraz Wam pokażę, że te filtry jednak są zakurzone, a przez to też klima jest mniej wydajna. Więc tak mówię, 2 do 4 tygodni maksymalnie. Proszę bardzo. To teraz udamy się do łazienki celem wyczyszczenia tego filtra z tego kurzu, który tutaj się znajduje. No i teraz filtr. Demontujemy ten filtr dodatkowy, który jest takim filtrem bardziej PR-owym niż działającym. Nie ma to najmniejszego sensu, żeby on tam tutaj zostawał. Ja już go nie będę tutaj zakładać do tego filtra. Pamiętacie, ten filtr jest wielorazowego użytku. I teraz zobaczcie, ja w tym momencie polewam filtr ze złej strony, ponieważ nie wypłukuje brudu, tylko ten brud wręcz do tego filtra jeszcze wpycham. A dlaczego tak robię? Ponieważ dawno nie czyściłem tego filtra dokładnie, a więc ja sobie namoczę ten kurz, który tutaj się znajduje. Też sam filtr jest, same te paski plastikowe na tym filtrze są bardzo brudne, a więc chcę ten brud namoczyć. Możecie to wyczyścić ręką, możecie do tego użyć również szczoteczki, takiej do rąk, zwykłej szczotki. Te filtry są kilkukrotnego użytku i one są naprawdę wytrzymałe, a więc nie uszkodzicie takiego filtra. I to jest poprawny sposób czyszczenia, czyli przelewacie tą wodę z wewnątrz na zewnątrz i wtedy ten brud po prostu się wypłukuje. Już tutaj, nie wiem czy kamera to wyłapała, no ale jest dużo czyściejszy ten filtr. Ja jednak jeszcze sobie za chwilę teraz szczoteczką poprawię, żeby było dokładnie wyczyszczone, ponieważ u mnie już te filtry są rok czasu, były kilkukrotnie opłukiwane, ale dokładnie szczoteczką ich nie przemywałem, a więc wyczyszczę szczoteczką. Też ta obudowa już jest tutaj bardzo zabrudzona, plastikowa, te części plastikowe, a więc chcę, żeby to wyglądało dalej jak nowe.
I to jest taki podstawowy sposób czyszczenia klimatyzacji. Pamiętajcie, że tego filtra po wyczyszczeniu nie musicie suszyć, jeżeli klimatyzacja będzie od razu ogrzewała pomieszczenie, więc to klimatyzacja osuszy ten filtr. Musicie tylko zwrócić uwagę, żeby gdzieś tam wam z tego filtra woda nie kapła, tak u mnie jest telewizor pod klimą, żeby po prostu w czasie montażu wam gdzieś woda nie nakapła do telewizora, bo wtedy mamy problem z telewizorem. No i jak widzicie, wypłukuje od wewnątrz na zewnątrz, brud teraz wypływa. Myślę, że ja go widzę tutaj, nie wiem czy kamera go wyłapała. No więc to jest taki podstawowy sposób czyszczenia klimatyzacji, który możecie wykonywać sami raz na 2 tygodnie. Oczywiście polecam do tego jeszcze użycie środków grzybobójczych, o których link do takiego środka jest w opisie pod filmem, żebyście mogli sobie kupić taki profesjonalny środek. Więc filtr wyczyszczony. Sam montaż jest bardzo prosty. Jednostki posiadają takie specjalne rynienki, w które wsuwamy filtr. W tym przypadku to jest bardzo duża jednostka, więc ja sobie pomagam na środku, żeby przypadkiem filtr nie dotknął lamelek, które odpowiadają za chłodzenie oraz ogrzewanie. Więc tutaj lepiej troszeczkę wolniej, ale żeby nic nie uszkodzić, filtr na miejscu wskakuje w zatrzaski. Został jeszcze drugi, zaraz wam pokażę jak on wygląda. To jest filtr, który był czyszczony. Te filtry były czyszczone przeze mnie ostatni raz miesiąc do tyłu, więc tu mamy kurz, który filtry wyłapały w ciągu miesiąca gdzieś tam działania. Tak? Oczywiście klima teraz działa dużo mniej niż normalnie, ale jakiś kurz zawsze się na niej osadza. Dzięki temu, że są wyczyszczone, regularnie czyszczone, to zużycie prądu jest mniejsze, a w domu jest stanowczo cieplej. I teraz tak, takie czyszczenie wykonujecie jak najbardziej sami w ciągu co 2 tygodnie do 4, ale raz na pół roku jest wskazane zaproszenie serwisanta, który wam tą klimę przemyje profesjonalnie środkami, łącznie z całą obudową oraz tutaj rynienką okapową, której nie widać. Czyszczenie filtrów za nami, klimatyzacja w tym momencie może dmuchać z pełną swoją siłą, nie napotykając oporów na filtrach, a więc jest w tym momencie najbardziej wydajna. Oczywiście jeszcze raz powiem, to czyszczenie jest bardzo ważne, ale nie zastępuje takiego głównego czyszczenia raz na pół roku, gdzie ubieramy tą jednostkę wewnętrzną w takie specjalne ubranko i przepłukujemy tymi środkami czyszczącymi, profesjonalnymi całą jednostkę, łącznie z tymi plastikami wewnętrznymi plus z rynienką okapową, bo to jest bardzo ważne, jeżeli klimę używacie do chłodzenia, to ta rynienka jest takim miejscem, gdzie najwięcej rozwija się tych grzybów i wtedy naprawdę tych środków chemicznych trzeba tam, tak mówię, raz na pół roku używać, żeby zatrzymać tam powstawanie tych pleśni wszystkich i grzybów. Jeżeli używacie tylko do ogrzewania, to wtedy się nic takiego nie ma prawa stać, a więc takie zwykłe czyszczenie wodą jest jak najbardziej wskazane. Można do tego też użyć zwykłych środków, jakiś tam, nie wiem, na przykład jakiegoś płynu o zapachu, nie wiem, limonkowym, cytrynowym, to już jest w waszej gestii, to i tak momentalnie wywietrzeje przy pierwszym uruchomieniu klimatyzacji, a więc jak widzicie, nie jest to skomplikowane. Wykonujcie takie czyszczenie, żeby wasza klimatyzacja pracowała w 100% jak najbardziej wydajnie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.